Bo tak jak Jolancie powiedziałem, dosłownie, słuchajcie, my sobie zawsze gadamy chwilę przed tym, że Facebook jest takim głównym nośnikiem informacji jakby z rynku edukacyjnego w Polsce, prawda? I nawet mówiłem Jolancie, bo Jola zna moją historię. Ja miałem w Omanie na konto facebookowe. Zostało przejęte w dość profesjonalny sposób, bo miałem je dobrze zabezpieczone przez grupę po prostu, która wykorzystała je do wpuszczania reklam, taki trolling. No i tak jak mówię, nie mam Facebooka chwilowo, swojego prywatnego. I słuchajcie, tak jakbym był teraz trochę trendowaty, bo nie wiem, co się dzieje. Jakbyś nie żył. W tej takiej edukacji naszej, bo ci wszyscy influencerzy i tak dalej, wszystko po prostu, nośnik jest takim jednak, raczej Facebook jest takim nośnikiem informacji. Na szczęście my się nadal trzymamy click meetinga, pozwala on nam również nagrywać wszystko, co tutaj robimy, tak żebyście mogli później sobie na YouTubie, na kanale Mentor System Audiowizualny to obejrzeć. Ja tylko przypomnę, że jak zawsze na koniec będzie certyfikat i to jest drugi odcinek z serii Krok po kroku, gdzie razem z Jolantą proponujemy wam całkowicie nowe scenariusze, których do tej pory jeszcze nie publikowaliśmy, a których jesteśmy autorami i przeprowadzamy was po nich dokładnie właśnie krok po kroku. I tradycyjnie Jolanta zacznie dzisiaj od swojego scenariusza z rysowaniem. Tak Dobrze jest. pamiętam. A ja słuchajcie, zaproponuję wam matematykę w klasie trzeciej, ale także powiedzmy powtórkową w klasie czwartej, bo jako ojciec czwartoklasisty przechodziłem w zeszłym roku właśnie przez taki ból, który nazywa się tabliczka mnożenia. Teraz działania pod kreskę przechodzę, ale i to też było inspiracją do stworzenia I tak do matury. tego scenariusza. No, ale wystarczy gadania, słuchajcie, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie Jolanty, co ma do pokazania. Tak, kochani, ja dzisiaj znowu chcę Wam pokazać tą zależność właśnie mBloka, że jest on oparty na Scratchu, więc możemy nie tylko programować naszego robota Codeja, ale też możemy programować Duszka i na, jakby to powiedział nauczyciel, na ostatnich zajęciach programowaliśmy właśnie reakcję naszego robota na to, co się działo w zakładce postacie. Teraz zrobimy troszeczkę odwrotnie, czyli to, co będzie robił robot, będzie wpływało na to, co się będzie działo w polu duszka. Czyli będzie się działo, a będziemy wykorzystywać też bardzo fajną rzecz, jaką wbudowaną ma Codey, czyli akcelerometr. Ja zawsze zaczynam z uczniami rozmowy o akcelerometrze od tego, że po pierwsze jest to trudne słowo, więc warto się pochwalić przed rodzicami, tak samo jak potencjometr czy żyroskop. A akcelerometr służy do tego, że wykrywa właśnie w Codeju te różne odchylenia na osi i my dzisiaj sobie zaprogramujemy naszego robota tak, że przechylanie go w lewo, w prawo, do góry, w dół będzie generowało określoną reakcję w naszym duszku, dokładnie będzie rysowało nam, czyli ruchami robota będziemy mogli rysować w polu duszka. Też często pytam dzieciaki, gdzie jeszcze można spotkać akcelerometr? No teraz XXI wiek, oczywiście tablety, smartfony, we wszystkich grach, gdzie trzeba przechylać, tam mamy znak, że jest zbudowany akcelerometr. Ale już nie przedłużam. Przechodzę do programowania. Przechodzimy tutaj do mojego pięknego, oczywiście, mBloka. Kochani, tutaj sobie sprawdzam poziom baterii. Pierwsza zależność jest taka, że ważna informacja, programujemy w trybie live, czyli wiemy, że to, co będziemy tutaj od razu robić, od razu będzie nam się działo też na naszym robocie, co będzie nam też pokazywało, że robimy to dobrze. Najpierw zaczynamy sobie od zrobienia tego, co mamy do zrobienia w zakładce urządzenia, czyli w Codeju. W zdarzeniach będziemy najpierw tworzyć komunikaty. Komunikaty, które pozwolą nam później
robić te określone reakcje, czyli wysyłać te komunikaty, które będą generowały reakcje w postaci. Jak tworzymy komunikat nowy? Jest to bardzo proste. Klikamy tutaj w bloku, kiedy otrzymam komunikat 1 na nową wiadomość. I teraz ja tu mam oczywiście jak zawsze ściągę, żebym nie pominęła niczego, więc tworzymy komunikaty. Będziemy nazywać te komunikaty języku polskim, żeby nam było łatwiej, uczniom też do góry. Taki komunikat na pewno potrzebujemy i zobaczcie, tutaj mamy już ten komunikat do góry, ale potrzebujemy też komunikat w dół, czyli kodej odchylony tak i tak. Następnie potrzebujemy w lewo, czyli jak będziemy przechylali go w lewo i następny komunikat, jak było w lewo, musi też być w prawo. I to są takie podstawowe, jeżeli chodzi o żyroskop, bo on rozpoznaje to położenie w osi X i Y. Znaczy na tym będziemy bazować, bo oczywiście w osi Z też potrafi to robić, ale będziemy chcieli pisać, więc pisanie odbywa się wtedy, kiedy pisak jest opuszczony. Więc musimy też wytworzyć komunikat opuść. Ja bardzo przepraszam, że tak śmiesznie mówię, ale jestem chora i tak. Mamy opuść, wtedy nasz pisak będzie pisał i musimy też zrobić podnieść, żeby nasz pisak przestał pisać. Jeszcze będziemy chcieli zrobić taką innowację, żeby zmieniał nam się kolor. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu, znaczy się zmienianie koloru zrobimy losowe, więc nie będziemy mieli wpływu na to, jaki kolor wypadnie i będzie to taki dodatkowy element ciekawości. I jeszcze chciałabym, żebyśmy mieli coś, co nam usunie całą planszę, bo nie ukrywam, że na początku jak się próbuje rysować jest śmiesznie, ale jeżeli chcemy już profesjonalnie do tego podejść, faktycznie coś narysować, to przyda nam się usuń i usuń. Myślałam, gdzie je schować, no bo już przyciski jakby wykorzystam do opuszczania, do podnoszenia i do zmiany kolorów, więc to usuwanie będzie polegało na zakrywaniu kodeja, czyli kiedy ta intensywność światła spadnie. I w takim wypadku powstały nam tutaj nasze bloki i tutaj nasze bloki i teraz naszym zadaniem jest sobie je po prostu wyciągnąć do góry. Wyciągamy wszystko, co utworzyliśmy. Opuść, podnieś. Mam nadzieję, że żadnego nie pominę. Usuń już mamy. W dół. Czyli wszystkie te kierunki, które mają wywołać określoną reakcję. W prawo i dodatkowa zmiana koloru. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest 8, jak najbardziej jest 8. Czyli te już mamy wyciągnięte, ale będą nam potrzebne też... Nie to wyciągnęłam. Przepraszam Was bardzo, nie to wyciągnęłam. Tak, nie wyciągamy tych, które tu otworzyliśmy, tylko te, bo to są tak zwane bloki kapeluszy i od nich nie będziemy zaczynać, tylko te. Wyciągamy te i tutaj zmieniamy. Przepraszam Was, teraz dopiero spojrzałam, że przecież reakcja musi generować co innego. I już widzicie, bo tutaj nam powstały nowe komunikaty, o, nowe bloki, których wcześniej nie było i teraz sobie lecimy. Mamy do góry, mamy opuść, bierzemy podnieś i do tego będziemy dopiero dokładać też zakładki zdarzenia, więc dlatego to mi się pomieszało. Ale już szybciutko naprawiamy. Tu. W lewo, w prawo i zmieniamy kolor. 2, 4, 6, 8. Tak, teraz mam i teraz musimy wyciągnąć odpowiednie bloki z zakładki zdarzenia. Tak jest najprościej. Oczywiście moglibyśmy też wykorzystywać czujniki i wtedy konstrukcję jeżeli, ale to możemy jakby zmianę tego skryptu zostawić dla tych bardziej zaawansowanych, a jeżeli chcemy po prostu mieć jakąś fajną zabawę, szybko coś zaprogramować, to tutaj bloki ze zdarzeń jak najbardziej będą odpowiednie. I teraz tak,
wyciągniemy sobie, co nam tutaj może wyzwalać tą reakcję. Oczywiście wszystkie przyciski, więc na pewno ABC nam się przyda. Zaraz będziemy to łączyć. I na pewno te nasze odchylenia, tak? Czyli w lewo, w prawo, do góry i w dół. Uszy w górę i uszy w dół, czyli już to mamy. I mówiłam Wam też, że będziemy sobie kasować tą intensywnością światła. U mnie to jest trochę ciemno, ale na pewno więcej niż 5. I teraz łączymy. Łączymy wszystkie, czyli tak. Najpierw kierunek. Kiedy kod jest odchylony w lewo, oczywiście daje komunikat w lewo. Kiedy kod jest odchylony w prawo, nadaje komunikat w prawo. I następnie mamy góra-dół. I tutaj musimy troszeczkę pozamieniać, bo jak my bierzemy kodeja tak, to on jest w dół, a tak naprawdę my chcemy, żeby wtedy nasz pisak pisał w górę. Więc to jest jedyna taka sytuacja. Oczywiście nie mówcie tego uczniom od razu, niech sami do tego dojdą, że coś jest tutaj nie na rzeczy i niech sami spróbują to zmienić, bo nie ma lepszej nauki niż po prostu samodzielnie dochodzenie do wiedzy. I teraz tak, ja sobie tutaj do mojej ściągi zajrzę, przypominam, tutaj intensywność światła się zmniejsza, usuwa wszystko, czyli chowamy go w dłoniach i wszystko nam się kasuje. Dodatkowo jeszcze, jeśli wciśniemy przycisk B, to nam się podniesie pisak. Jeśli mamy C, to nam się opuści. A jeśli zrobimy A, to będzie zmieniał się kolor. Mówiłam Wam, że to będzie się działo losowo, więc tak jak tutaj, jakby tymi będziemy podnosić, opuszczać, o widzicie, już to jest tryb live, więc już widać, że to działa, ale jeszcze nie ma tutaj dodanej reakcji. O, intensywność światła spadła, wszystko na razie idzie w dobrym kierunku. Więc jakby zaczynamy od tutaj stworzenia tego wszystkiego w naszych urządzeniach. I teraz przechodzimy do postaci, bo tutaj jakby wszystko będzie się działo tutaj w polu duszka. I będziemy używać pisaka. Pisak jest to rozszerzenie, które jest dostępne właśnie dla duszków. Jak widzicie, znowu tutaj MakeBlock nas raczy wielością tych rozszerzeń, nie tylko dla urządzeń, ale też dla duszków, więc klikamy sobie dodaj i pojawia nam się nowe rozszerzenie. Nowe rozszerzenie, nowa zakładka z fajnymi, fajnym kolorze są te bloki, bardzo mi się podobają. I co my potrzebujemy? Przede wszystkim podnieść pisak, przyłóż pisak, czyli to nasze opuść, usuń wszystko i zmień kolor na, i tu mamy liczbę. Kochani, oczywiście widzicie, tutaj tych opcji jest więcej. Jak tylko możecie dodać jeszcze tutaj coś na klawiaturze, że coś wciskacie i na przykład stawia się stempelek albo ustawia się kolor zgodnie z literą, którą naciskacie, to już tutaj wasza wyobraźnia, jak poznacie jakby ten schemat podstawowy działania, to już wierzę, że po prostu wyobraźnia was poniesie. Co jeszcze mówiłam? Że nasz duszek będzie się przemieszczał, czyli potrzebujemy tą zmianę jego osi X i zmianę jego osi Y. Na razie po jednym, jak będzie potrzeba, to sobie zduplikujemy. Ja tutaj zostawiam to 10, bo testowałam na rozmiarze 5 i to jest trochę mało. Bardzo długo trzeba machać tym kodejem. I mówiłam jeszcze o losowości. Losowość oczywiście, tak jak w przypadku urządzeń, mamy tutaj wyrażenia, czyli losuj od 1 do 10 i ja już sobie to włożę w odpowiednie miejsce. I teraz wyciągamy te bloki z zakładki zdarzenia, bo tworzyliśmy nasze tutaj komunikaty także dla postaci, dla duszków, więc wyciągamy teraz to wszystko, co potrzebujemy. Kiedy otrzymam do góry, kiedy otrzymam opuść, kiedy otrzymam w dół, kiedy otrzymam w lewo, no już osób się zagubiłam, no wyciągam, będę lecieć od tyłu. Tak, tak, czyli tutaj jakby to, ten komunikat z urządzeń przychodzi tutaj i co ma się zadziać, kiedy otrzyma lewo, w
prawo. Ja tak zawsze działam, zauważyliście, że takim zasadą takiego wyciągania wszystkiego, mówię uczniom, co chcę osiągnąć i wyciągam 2, 4, 6, a oni mi później mówią, albo sami robią, jak mamy to, zmień kolor, już mamy, opuść, mamy to jeszcze podnieś i jeszcze usuń. Dobra. I mówiliśmy sobie tak, że zaczniemy od tych tutaj pisakowych, czyli kiedy otrzymam opuść, to przyłóż pisak jakby do kartki. Kiedy otrzymam zmień kolor, to zmieniam kolor. Kiedy otrzymam podnieś, to podnoszę. Jakby tutaj myślę, że dla dzieciaków to będzie, jeśli te komunikaty dobrze nazwiemy, to jak najbardziej one będą czytelne. I kiedy otrzymam usuń, robimy usuń. I tu mamy na razie te załatwione. Teraz będziemy zmieniać tutaj. Kiedy otrzymam w lewo, i tu jest ważna świadomość tych osi. Oś X to jest ta pozioma i pionowa oś Y. Czyli jeśli w lewo, to zmieniamy X o minus 10, tak? Bo o 10 przesuwa nam w prawo. Zresztą zobaczcie, klikam i to już widać. Później, czyli w lewo. To w prawo będzie to samo, czyli znowu oś X. Też myślę, że będziecie musieli troszeczkę czasu poświęcić na to wytłumaczenie tych osi, chyba że uczniowie już to wiedzą, ale z Kodeja jak najbardziej możecie do tego wykorzystywać, on świetnie to właśnie obrazuje przez zbudowany akcelerometr. Później mamy w prawo, patrzymy czy działa, super. No to jest ta dobroć pracy w trybie live, za którą ja oczywiście nie przepadam, ale akurat tutaj jest, bardzo się sprawdza. Teraz mamy otrzymam do góry i otrzymam w dół, czyli jeśli do góry, to sprawdzam, idzie do góry, idzie, świetnie. A w dół minus 10, tylko że na osi Y. Myślę, że mamy wszystko 2, 4, 6, 8, potrzebujemy 8 zaprogramować, ale mi nie podoba się tutaj to, że jest ta panda. Oczywiście mogłabym ją ukryć i wtedy też tak samo byłoby widać, ale możecie to wykorzystać, tą lekcję, do pokazania swoim uczniom, jak zmienić kostium. I to w dodatku na przykład na kostium, który sami gdzieś tam graliście. I ja sobie tak zrobiłam. Tu mam po kliknięciu w kostiumy, mogę zmienić kostium. Poprzez kliknięcie tutaj dodaj kostium, można wybrać dowolny stąd. Ja tutaj nie znalazłam takiego, jaki chciałam, dlatego skorzystałam z załaduj z pliku w zakładce moje kostiumy. I zobaczcie, dwie próby. Pierwszy mój, który sobie wgrałam, jak widzicie, nie jest to wektor, więc to białe tło zasłania po prostu to, jak mój pisak pisze. Muszę bardzo długo pisać, żeby dopiero było widać, że on pisze. A ja chciałam, żeby właśnie było widać od razu, więc mam koleżankę, która jest grafikiem i zrobiła mi tutaj po prostu taki wektor, który sobie wgrałam przez załaduj z pliku. Wybieramy dowolny plik graficzny i załadowujemy tutaj. I nazwany jest tutaj długopis, klikam OK i zobaczcie, co się dzieje. Odsunę sobie to trochę, wgrał mi się, ale tu jest jeszcze taki morał z tego. Rozmiar przede wszystkim sobie mogę zmniejszyć. O 50 to też dużo. 20 za dużo. Nie napisałam sobie, jaki miałam docelowo, więc tak będę troszeczkę. O, 40 będzie ok. Szybko nam zeszło. I zobaczcie, tutaj jeszcze pozostaje jedna kwestia. Kwestia naszego plusika. Skąd on będzie. Za daleko poszło. Skąd on będzie zaczynał pisać? Ojej, zepsułam. Czekajcie, pousuwam sobie te pousuwam, żeby mi to nie chodziły. Tak, troszkę zepsułam, ale muszę przekształcić w rysunek wektorowy i muszę zadbać o to, żeby ten tutaj,
naprowadzacz był oczywiście na dole, bo tu będzie szedł ślad. Czyli ja chcę, żeby mój pisak nie pisał od środka, bo tak długopis nie pisze, tylko żeby pisał od brzegu, więc do tego służy właśnie to przekształcanie w rysunek wektorowy i tutaj już mamy praktycznie wszystko zrobione. Możemy sobie tylko tutaj ustawić na środeczku, wtedy ten punkt to jest na mojej osi 0, 0. I no, pozostaje finał, czyli bierzemy robota. Zobaczcie, mam nadzieję, że dobrze mnie widać. O, przesuwam w lewo, tylko za każdym razem muszę prostować, tak? Czyli do tej wyjściowej w prawo, ale jak widzicie, na razie on nie pisze. A to była zmiana koloru, C to było opuszczanie. Opuszczam i zobaczcie, lecę w prawo i mi już rysuje. I to, co wam mówiłam o tej górze, jak idę w górę, o, muszę delikatnie wracać, żeby nie stracić tego, tej pozycji wyjściowej. O jacie, może mi kwadrat jeszcze wyjdzie, to mi się jeszcze nie udało. Ale co jeszcze mamy, to co mówiłam, czyli zmiana koloru, pod A klikam kilka razy i lecę. I zobaczcie, mam tutaj zaraz o, słabo to będzie. O, zobaczcie, jak nam to fajnie. I robię sobie drugi tam, no to akurat wyjdzie prostokąt. Albo jeszcze jakaś inna figura. I tak sobie rysuję, rysuję. Znowu mogę sobie zmienić A kolorek. O, nie zmienił mi się za bardzo, bo to wiecie, losowość. O, więc trzeba po prostu, jak ktoś ma szczęście, to za każdym razem będzie miał inne. A jak nie ma szczęścia, to niestety, ale będzie musiał troszeczkę pokikać. Ja akurat nie mam szczęścia w losowaniach. Ale co jeszcze mówiłam? Usuwanie wszystkiego, czyli jak nam już tutaj nie wyjdzie, zakrywam i mam puste pole. Lecę, mogę też sobie coś na przykład rysować, rysować. Aha, dobra, teraz nie chcę tutaj tego rysowania. Podnoszę pisak, idę do góry i znowu go opuszczam. A, zakryłam, musicie uważać, żeby czujnika właśnie nie zakryć. No, można by popracować, żeby w innym miejscu to troszeczkę umiejscowić, ale na głośność też można by jakby klasa, byście chcieli, żeby klasa cicho pracowała, to można by zrobić usuwanie, jeżeli głośność jest większa. Opuszczam, a miałam podnieść, przepraszam. O, podnoszę i nie piszę, podnoszę i nie piszę, bo chcę na przykład sobie zacząć innym kolorem w tym miejscu. Że to jest jakby dla was, usuwam, podstawowe takie, taka myśl, podstawowe założenie, a możecie z tym zrobić naprawdę wiele. Ja zawsze w scenariuszu umieszczam wam takie podpowiedzi. Możecie na przykład zmienić tutaj rozmiar tego pisaka, żeby on rysował większe linie, grubsze. Możecie schować ten właśnie pisak, wtedy będzie taki trochę rysunek jakby przez ducha robiony, więc możecie się pobawić w kalambury, czyli dajecie uczniom kartki i mają coś narysować i później ciekawe, czy pozostali odgadną, co autor miał na myśli, bo tym naprawdę niełatwo się rysuje. O, i każde tutaj przechylenie kodeja, którego tutaj mam, jakby generuje to rysowanie. Więc macie tutaj całą kwintesencję Scratcha plus akcelerometr, więc myślę, że ciekawe zajęcia dla was. A ja teraz chyba oddam głos do studia. Czy jest z nami... Halo, halo, tak, tu studio oczywiście. Studio jest z nami? Zmiana warty. Poczułem tak jak wczoraj albo dzisiaj w nocy oglądając Super Bowl, to taki męski. Nie, no, może dziewczyny też lubią futbol amerykański, tam też było, ja oddałem głos do studia, no jak u nas po meczach, tak zaczęła się później opowiadanie i ocena gry zawodników. No dobra, słuchajcie, więc Jolanta jest tym naszym ekspertem, który zawsze takie zaawansowane rzeczy robi, a ja jako człowiek pracujący, znaczy słuchajcie, bo ja to wytłumaczę, ponieważ Jolanta tak naprawdę jest, jak to się, jak się mówi, bo to się nie mówi bibliotekarka, tylko...
Chyba jest teraz jakieś inne określenie, prawda? Wiesz co, zależy, bo jak byłam w szkole, no to nie byłam bibliotekarką, tylko byłam nauczycielem bibliotekarzem, a Tak. teraz to faktycznie jest bibliotekarz, tak się nazywa ten A stopień, bibliotekarz jednak, tak? Nic nie tak. wymyślili lepszego, tak? Nie, tylko że ja już jestem starszym bibliotekarzem, znaczy nie z racji wieku, tylko chyba z Okej. racji A, umiejętności, mam no nadzieję, dobra. To fajnie. więc... Nie, bo ja tak chciałem nawiązać do tego, taki ty możesz pracować z pełnym spektrum, natomiast ja jako nauczyciel nie tylko angielskiego, ale robotyki, ponieważ takie zajęcia prowadzą się w szkole, mam grupy typowo druga, trzecia klasa, więc moje projekty, moje pomysły skupiają się wokół tych użytkowników Codeia i też będę tam właśnie między innymi pokazywał wam to. Dlatego też, słuchajcie, zaproponuję wam trochę inne podejście. U Jolanty była plastyka, u mnie matematyka, królowa nauk, ale matematyka taka, słuchajcie, na poziomie klas trzecim. Bierzemy się za to, co obiecywałem na ostatnim spotkaniu, tabliczka mnożenia. I teraz słuchajcie, no ktoś nie kocha tabliczki mnożenia, prawda? Wszyscy kochają tabliczkę mnożenia, mój syn szczególnie, do tej pory trzeba go z tego męczyć. I wpadłem na pomysł, że można użyć Codeia do właśnie, słuchajcie, takiego narzędzia ćwiczenia tabliczki mnożenia. I zanim zaczniemy to programować, ja wam pokażę, jak to wygląda, jak, na czym jakby polega cały pomysł z tą tabliczką mnożenia. Ano, Codeia ma trzy dedykowane przyciski A, B i C. I tak sobie zakładamy, że ten kodej będzie taką gierką dla naszego ucznia ćwiczącego tą tabliczkę mnożenia. To my zdecydujemy tak naprawdę, jaki będzie zakres, czy to będzie do 50, czy to będzie do 100, czy to w ogóle będzie mnożenie, czy jak chcemy to wykorzystać w młodszej klasie, to będzie to chociażby sumowanie, odejmowanie, czy na przykład dzielenie, tak? I na czym polega nasza gra? Pod przyciskiem A i pod przyciskiem B ukryłem losowo wybrane cyfry od 1 tam do 10. I chociażby naciśnięcie, zobaczcie, przycisku A spowoduje wyświetlenie pierwszej wartości. Jest to 5, muszę sobie odwrócić, bo w kamerce tak nie widzę. Naciśnięcie drugiego przycisku powoduje wyświetlenie drugiej wartości. W tym przypadku jest to 4. I teraz słuchajcie, to będzie zadanie dla was. Na karteczce lub w pamięci, zależnie od waszego zaawansowania, mnożycie 5 razy 4 i piszecie mi wynik na czacie. Liczę na odpowiedzi śmiało. 5 razy 4, ile to może być? A my sobie za chwilę sprawdzimy. Ktoś zaryzykuje? Odważy się? Sprawdzimy, czy jesteście pewni tej tabliczki mnożenia. Nie bójcie się. I teraz tak, słuchajcie, takie dwie wartości mamy podane, czyli dziecko tak sobie to próbuje teraz pomnożyć. Przypominam, są to losowo wybrane wartości. I słuchajcie, no 5 razy 4, nikt się nie odważył, to powiem, stawiam, że to będzie 20. Może sprawdzić swoją odpowiedź za pomocą przycisku C. I powinna się ona wyświetlić, słuchajcie, na ekranie. Zgadza się, miałem rację. 20. Tak wygląda działanie tego programu. Jest to stosunkowo prosty program, aczkolwiek wymaga znajomości zmiennych. I teraz właśnie, słuchajcie, zajmiemy się tymi zmiennymi. Pozwólcie tylko, że ja się przełączę na cały ekran. I to będzie ekran pierwszy. Już powinniście widzieć mój ekran. I tak jak mówiłem, idziemy sobie, słuchajcie, po kolei z tym scenariuszem. Czekajcie, o, tak, dobra, teraz wszystko widzę. Więc jeżeli nie wprowadzaliście wcześniej zmiennych, to zaproponuję wam inny scenariusz, co to jest zmienna, który możecie sobie wcześniej także przepracować z dzieciakami. Podrzucę wam do niego link. Ten scenariusz także będzie link do tego scenariusza umieszczony w scenariuszu dotyczącym tabliczki mnożenia. A jeżeli, słuchajcie, nie chcecie tego robić, to w bardzo prosty sposób dzieciakom możemy wytłumaczyć, że zmienne są to takie woreczki, do których będziemy wkładali właśnie takie wartości, jak chociażby cyfry. Więc ja zawsze korzystam z kubeczków lub z woreczku i pokazuję. Tą zmienną nazwałem na przykład, nie wiem, liczba pierwsza, tą zmienną liczba druga. Biorę sobie karteczki z cyferkami i wkładam do tej karteczkę, a później wyciągam z tych dwóch. I to jest dla mnie działanie, które sobie rozpisuję.
Co musimy zrobić? Po pierwsze, no nie interesuje nas tutaj żadna zmiana urządzeń i tak dalej, mamy Codea, aczkolwiek można, słuchajcie, to zrobić bez użycia w ogóle robota, wtedy przechodzimy na postaci i dodajemy sobie po prostu dwie postaci, które będą nam pokazywały liczby, albo nawet jednym duszkiem można to zrobić. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Zaczynamy od zmiennych, czyli zjeżdżam sobie na dół, wybieram zmienne i klikam utwórz zmienną. W tej chwili, ponieważ tak jak mówię, będziemy sobie to rzucać do robota, nie interesuje nas, czy to będzie zmienna globalna dla wszystkich postaci, czy zmienna lokalna tylko dla tej postaci, to też nie jest informacja na teraz i jest nam do niczego niepotrzebna. Wpisuję sobie w takim układzie liczba 1 jako pierwszą zmienną i zwróćcie uwagę, że pojawiły nam się dodatkowe bloczki i potrzebuję jeszcze drugą zmienną, która będzie nazywała się liczba 2. Z tak przygotowanym, słuchajcie, dwoma zmiennymi już mogę zacząć działać. I mówiłem wam, że te zmienne, tak, będziemy sobie układać i przypisywać je do tych przycisków, czyli przycisk A, B. Co zrobimy? Zatem idziemy do zdarzeń. To, co Jola mówi, bloczek kapelusza. Zobaczcie, tu mamy coś takiego jak kiedy przycisk naciśnięty. Mamy do wyboru ABC. Pamiętamy, żeby tutaj było upload, czyli tryb wgrywania do robota. Wtedy te przyciski tu będziemy mieli odblokowane, a nie pomyli nam się to z klawiaturą, która jest zablokowana. Więc wyciągamy, kiedy przycisk A jest naciśnięty. I teraz słuchajcie, co potrzebujemy? Po pierwsze, wracamy się do zmiennych. Potrzebujemy tutaj ustaw liczba 1 na. I domyślnie mamy wartość stałą w tak zwanym stringu. My oczywiście chcielibyśmy, żeby tu był jakiś element losowy. Wszelaką matematykę znajdziecie w kategorii wyrażenia i w tych wyrażeniach, słuchajcie, znajdziecie coś takiego jak losuj od 1 do 10. Pamiętacie albo nie pamiętacie, zależnie czy bywaliście u nas wcześniej czy nie, że bloczki możemy zagnieżdżać. Jeżeli ja najadę tym blokiem nad 0, to pojawia się taka jasna poświata i wtedy, słuchajcie, ten bloczek może zagnieździć się w bloczku ustaw. To jest stosunkowo ważne, ponieważ dzięki temu, słuchajcie, dostajemy jeden wielki kod, gdzie będzie to tak, ustaw pierwszą liczbę, losując ją od 1 do 10. Wartości te możemy zmieniać, możemy sobie ograniczyć tylko do 5, jeżeli chcemy mówić o mnożeniu tylko do 5, czy chociażby dzieleniu do 50, nie do 5, to wtedy zrobimy to w ten sposób, że ten do 5, a drugi będzie do 10, tak? No bo 5 razy 10 to 50. Mamy przycisk A zaprogramowany. I teraz tak, jeżeli ja bym to wgrał i spróbuję teraz to zrobić, żeby wam to pokazać. Łączę sobie robota i ten kod, słuchajcie, wgram, czyli ustawiam tą zmienną i nacisnę przycisk A, to zobaczcie, absolutnie nic się nie dzieje. Tak naprawdę. I dlaczego się nic nie dzieje? Dlatego, słuchajcie, się nic nie dzieje, bo my tą liczbę mamy ustawioną na jakąś liczbę losową, ale ta liczba nam się nigdzie nie wyświetla. Tak naprawdę. Co potrzebuję zrobić? Potrzebuję dołożyć jeszcze drugi bloczek, czyli idę do kategorii wygląd i tam mamy coś takiego jak pokaż. I jeżeli dołożę to, załaduję ponownie, to nam wybierze tą liczbę, ale pokazał nam hello. No właśnie. I teraz muszę, słuchajcie, w tym zamiast hello cofnąć się do kategorii zmiennych i zobaczcie, tu jest taki bloczek, tak, obły z napisem liczba pierwsza i zagnieżdżam to w tym pokaż. I teraz mamy już pełny, słuchajcie, kod gotowy, gdzie po naciśnięciu tej jedynki pojawi się proponowana liczba. Widzicie? Ona się tak losuje.
w różnych tych. Patrzę, jest losowość, jest raz 5, raz 4, raz 2, więc mamy wylosowaną pierwszą liczbę. Co musimy zrobić? Musimy zbudować teraz drugą liczbę, analogicznie do tej pod przyciskiem B. Więc żeby uprościć sobie pracę, klikam duplikuj. Nie będę musiał wtedy ustawiać wszystkiego od nowa, tak? A zmieniam na B, liczba pierwsza zmieniam na liczba druga, tą liczbę pierwszą wyrzucam i wrzucam sobie liczbę drugą. Ładuję, żeby sprawdzić. I mam, zobaczcie, pierwsza, druga. Trafiło się chyba takie same notabene. Pierwsza jedynka, druga trójka. Więc te dwie liczby już mi się wyświetlają. I teraz teoretycznie nasz uczeń, nasze dziecko mogłoby już sobie spisywać. Tak, 1 razy 3 równa się 3, no ale nie działa sprawdzanie odpowiedzi, czyli nie działa klawisz C. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę możemy wprowadzać, czy to będzie mnożenie, czy to będzie sumowanie, odejmowanie, czy chociażby dzielenie, tak? Gdzie ta odpowiedź się, jakby będzie ta odpowiedź tutaj się pokazywała, obliczała samodzielnie. Oczywiście moglibyśmy próbować w komputerze, słuchajcie, zadawając pytania, wprowadzać odpowiedź, to by było bardziej skomplikowane, ale działamy na robocie i programy sobie robota. Tu wprowadzanie odpowiedzi, to trzeba było to ileś tam razy przeklikać tak naprawdę, żeby te dane wprowadzić, więc jest to bez sensu. Lepiej potraktować to jako sprawdzenie. Co musimy zrobić? Musimy z zdarzeń wyciągnąć sobie kolejny raz, kiedy przycisk jest wciśnięty i wybrać przycisk C. I teraz słuchajcie, co się będzie działo w związku z tym przyciskiem C. Ano, musimy zrobić sumowanie, tak, tych liczb, czyli w tym przypadku musimy zaprogramować działanie matematyczne i zrobimy to tak, że znowu sięgniemy do naszej kategorii wyrażenia i jeżeli zobaczycie na samą górę, to jeżeli ja chcę mnożenie, wyciągnę trzeci bloczek od góry. Jeżeli chciałbym to zmienić, chociażby na naukę dodawania, wyciągnąłbym ten bloczek do góry. Skoro mam już wyrażenia i tu mam mnożenie, to teraz co muszę pomnożyć? No wiadomo, liczbę pierwszą przez liczbę drugą, więc idę do zmiennych, wyciągam liczba pierwsza, wyciągam liczba druga. I teraz słuchajcie, co ja muszę zrobić? Czy ja muszę jakąkolwiek zmienną ustawiać, żeby mi to sumowała i przechowała mi to w zmiennej? Czy jest mi to do czegoś potrzebne? Absolutnie nie. Więc wystarczy, że posłużę się bloczkiem pokaż. Bloczek pokaż. Wyciągam sobie z kategorii wygląd, a to zagnieżdżam pod przyciskiem C. I spróbujmy załadować i sprawdzić. Jeszcze raz. Liczba pierwsza 3, druga 2, 2 razy 3, 6. Sprawdzamy, czy się zgadza. Jest szóstka, słuchajcie. Scenariusz jest na tyle prosty, że to już wszystko tak naprawdę, co mogliśmy zrobić i zaprogramować, tak? Większą, lwią część scenariusza zajmuje wytłumaczenie dzieciakom, co tam są zmienne i zasady ich działania, gdzie jakby możemy to robić tak, jak ja to robię, chociażby kubeczkami czy woreczkami i wkładaniem tam różnych rzeczy, tak? I później wyciąganiem. Czy na każdy inny sposób możemy posłużyć się tym dodatkowym scenariuszem, a jeżeli wiedzą, co to jest zmienna, choć w przypadku trzecioklasistów raczej, jeżeli nie wprowadzaliście wcześniej z nimi, to nie będą wiedzieć, to później już, słuchajcie, idzie bardzo prosto. Czyli jeszcze raz szybciutko powtarzając, trzy przyciski zaprogramowane w kategorii zmiennej. Utwórz nową zmienną, nazywamy tą zmienną, dostajemy domyślnie, tak? Dwa bloki, ustaw i zmień. W tym przypadku, słuchajcie, korzystamy w obydwu przypadkach z ustaw i z wyrażenia wyciągamy losuj. Tu sobie definiujemy skalę, bo słuchajcie, ja mam tu do 5, mogę, słuchajcie, zrobić równie dobrze, że będzie to od 1 do 100, tak? No ale wtedy to już naprawdę, słuchajcie, jest rozpisywanie.
i nawet wtedy możemy próbować rozpisywania pod kreskę, chociażby czy innych bardziej trudniejszych tak naprawdę, więc możemy sobie skalować to i to dalej będzie działać. Czyli zobaczcie, mam 61 razy 76, nie mam pojęcia ile to jest, ale jest to 4636. Bardzo szybko nam to komputer policzył, tak? No i ostatnia kategoria to jest C, gdzie również z wyrażenia bierzemy jedno z działań, zagnieżdżamy liczbę pierwszą, liczbę drugą i słuchajcie, używamy do tego bloczku pokaż. I teraz taka ciekawostka, jeżeli chcielibyśmy rozbudować sobie to o dodatkową, tak, o dodatkową liczbę, wtedy możemy zrobić to tak, że dodamy trzecią zmienną. Ten przycisk, to na razie sobie zrobimy, odłożymy tak. Skopiujemy praktycznie to, co jest tutaj, czyli liczba trzecia. To wyrzucimy, tu wrzucimy liczbę trzecią. Pozwólcie, że jednak zmniejszę to do 10, żeby te działania nie wyszły jakieś nam astronomiczne. I teraz słuchajcie, możemy zrobić tak, że będziemy mieli w tej chwili jeszcze bez wyniku pod każdym z przycisków pierwsza, druga, trzecia, tak? Co więcej, to możemy sobie zmienić z mnożenia na dodawanie. I pokażę wam teraz szybciutko dodawanie trzech liczb. Czyli nie możemy już wykorzystać przycisku, więc ja zaproponuję teraz ze zdarzeń wyciągnąć albo kiedy kod jest potrząśnięty, tak? Albo na przykład kiedy głośność się zmieni, wtedy pokażę. Więc możemy powiedzieć, hej kody, podaj hasło i wtedy będzie nam pokazywał. Co dalej? Proszę bardzo, wyrażenia, zagnieżdżamy plus. I zobaczcie, że jedno wyrażenie możemy zagnieścić w drugie, czyli plus i plus. Zmienne, liczba pierwsza, liczba druga, liczba trzecia. Ładujemy i teraz nam się zupełnie zmieni sytuacja, więc liczymy. 1, o, 1 trafiłem. 10 i 7. Razem powinno nam dać sumę 18. I mamy 18. Tak więc słuchajcie, działania matematyczne z Kodi i Roki jak najbardziej możemy w ten sposób zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania do scenariusza mojego, czyli Jolanty, to jest ten moment, kiedy możecie nam je zadawać. Tak jak mówiłem, mój scenariusz jest przeznaczony głównie dla klas drugich i trzecich, tak więc jest dość szybki, prosty i dający efekty. No i powiem ci, że przydałby się nawet niektórym siódmoklasistom, którzy no, muszą sobie mocno przypomnieć tabliczkę mnożenia. Nawet niestety powiem, że się z tobą zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że jest to fajna rzecz, szczególnie przy kooperacji z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, żeby coś takiego dzieciakom zaproponować, bo na pewno to zachęci bardziej do ćwiczenia tabliczki mnożenia. Tak, jest to jednak mimo sprawa. Wszystko nudne i mozolne. Moi drodzy, i tym samym dobrnęliśmy do dzisiejszego końca. I tak jak zawsze, słuchajcie, na końcu czas na certyfikat. Już wam podsyłam link do tego certyfikatu. To jest certyfikat za dzisiaj. Podsyłam wam też drugi link do obydwu spakowanych scenariuszy, tak, do pobrania sobie od razu. Ale słuchajcie, te scenariusze wstawiliśmy również dzisiaj na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie wszystkie inne scenariusze i do tego te wszystkie linki wam, słuchajcie, wysyłam na czacie. Tak więc to też możecie sobie znaleźć. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Jeżeli nie, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy was. No właśnie, i zapraszamy was. Ja obiecałem, że zerknę w kalendarz, bo nie mieliśmy z Jolantą nawet wcześniej chwili, żeby sobie to dogadać, ale ja bym was zaprosił, słuchajcie, w marcu. Możemy się trzymać tej daty środkowej, czyli 13 marca. 13. To jest znowu poniedziałek. Poniedziałek 13, najlepszy. Leczymy z poniedziałkozy. Dokładnie.
na ten. Tak jak Jolanta mówi, więc słuchajcie, o godzinie 20. Link jest ten sam, będzie przypomnienie jak zawsze, tylko patrzcie sobie w spam, bo one często po prostu do spamu trafiają. Natomiast link do pokoju zostaje jak zawsze ten sam. I zachęcam was do przetestowania tego. Nagranie, jeżeli będziecie potrzebowali, znajdziecie jutro na YouTube Mentor Systemy Audiowizualne. To chyba tyle. Dziękujemy bardzo. Dokładnie. Jeszcze ktoś coś pisze, tak więc ktoś poczekamy. Pisze, tak. Poczekajmy. A jeżeli słuchajcie, wszystko jest dla was jasne, to bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Małgorzata i Łukasz i zapraszamy was na kolejne webinarium z nowymi pomysłami. Tak jak mówię, staramy się Jola robi takie naprawdę bardziej zaawansowane, ja staram się ten, aczkolwiek to się kiedyś odwróci, bo... Tak, się skończy. Znaczy to nie tyle, że się skończy, tylko my się tak dogadaliśmy, jak się będziemy dogadywać na kolejny scenariusz, bo ja mam taki jeden z wykresami i tak dalej. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, to wtedy zobliguję Jolantę do zrobienia czegoś prostszego, tak, żeby było po prostu dla tych i dla tych. Ale jak sami widzicie, Cody Rocky jest takim robotem, który świetnie sprawdza się zarówno, słuchajcie, u maluchów, czyli ta druga klasa, trzecia klasa to już spokojnie może robić, bo to jest takie jak poznawanie Scratcha, jak i z tymi starszymi, tak. Gdzie jest Python. Przypominam, że jeżeli ktoś szuka Pythona, a nie był u nas wcześniej, to także na YouTubie Mentor System Audiowizualny, tak. Znajdziecie lekcje, trzy takie webinary są, dedykowane właśnie programowaniu Cody Rocky w Pythonie. Tak jest, zapraszamy do obejrzenia, bo naprawdę warto. Dokładnie. I jeszcze raz. Dzięki za dzisiaj. I do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Dokładnie.